spotykamy się po to, żeby przekazać Państwu informacje na temat zatrudnienia księgowych w placówkach. Miasto chce dokonać oszczędności. Te oszczędności wynoszą 1 600 000. Zwolnienia pracowników księgowych ma dotyczyć ponad 2/3 pracowników i nie jest zgodne to z tym, co mówi prezydent miasta. W związku z faktem, iż moduł, który został zaproponowany przez Urząd Miasta, zatwierdza zatrudnienie około 20 kilku osób, a w chwili obecnej mamy około 90 księgowych. Czyli wszyscy pozostali pracownicy pójdą do zwolnienia. Miasto zaprosiło Was do rozmów w jaki sposób? Tak, mamy spotkanie z panem prezydentem 7 listopada, na które oczywiście się udamy. Cel jest jeden, żeby wszyscy pracownicy pozostali na swoich stanowiskach. Kadra jest wykwalifikowana, profesjonalna i nie ma sensu oszczędzać 1 600 000 w momencie, kiedy to zupełnie nie ma racji bytu. Andrzej Grosicki, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Solidarność w Jeleniej Górze. Proszę pana, dla nas likwidacja stanowisk księgowych, kadrowych jest nieporozumieniem. Swego czasu było likwidowane u nas MZEAŻ. Ten MZEAŻ oczywiście teraz pod nazwą CUW wprowadza się po raz kolejny. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, aby dyrektor, który na mocy artykułu 94 Kodeksu Pracy jest zobligowany do tego, aby prowadzić akta osobowe pracowników, za każdym razem biegał do, powiedzmy sobie, jakiegoś punktu, w którym będzie główna księgowa, jedna, jedyna, tak wynika z tych trzech propozycji Wulkana, aby jakiekolwiek kwestie wydatków, powiedzmy sobie, konsultować i uzgadniać. No, takie rzeczy są nie do przyjęcia. Po to tworzyliśmy funkcję tych księgowych, żeby ten dyrektor, który jest gospodarzem obiektu, miał pełną władzę nad finansami placówki, swojej placówki i swojego odcinka, za który jest odpowiedzialny. W jaki sposób będziecie bronić tej tezy? No, na ten moment bronimy poprzez to, że mieliśmy spotkanie w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych. 990 prawie osób podpisało porozumienie, to znaczy taki właśnie protest przeciwko temu, abyśmy likwidowali te stanowiska kadrowe. Oczywiście związek będzie przewidywał wszystkie te drogi, które prowadzą do tego, aby nawet doprowadzić do jakiegoś, powiedzmy, akcji protestacyjnej czy akcji strajkowej, ale to jest kwestia decyzji władz odgórnych. Ale dopuszczacie jakiś kompromis? Kompromis? No, kompromisem jest pozostawienie tych osób i funkcjonującej placówki w całości, bo przecież kadrowe, księgowe, pracownicy, powiedzmy sobie, związani z obsługą księgowości, to są osoby w pełni wykwalifikowane. Mają, to jest, ta sytuacja księgowości branżowej, tej naszej oświatowej, jest bardzo specyficzna i tutaj nie można żadnej innej księgowej zatrudnić w to miejsce. Ja chciałabym zwrócić uwagę na wprowadzony w oświacie w 2013 roku bon edukacyjny. Bon edukacyjny, który pozwalał na podstawie ilości uczniów stwierdzić, jakie powinno być zatrudnienie w placówkach oświatowych. Na dzień dzisiejszy nasze placówki i zatrudnienie w nich oscyluje wokół zera. Nie widzimy potrzeby likwidacji stanowisk, jakichkolwiek stanowisk administracji, obsługi, w tym i księgowości na terenie miasta Jeleniej Góry. Natomiast CUF przewiduje zatrudnienie tylko 20 kilku osób. To się wiąże ze zwolnieniami pracowników dzisiaj księgowości w ciągu 3-4 lat według Wulkana, następnych etatów administracji obsługi. 3 lata temu wyliczył, że ekonomicznie jest to, abyśmy osiągnęli pułap zero zatrudnienia, który dzisiaj mamy. Więc nie wiem, dlaczego nagle następne oszczędności, liczba dzieci w tej chwili jest na tym samym poziomie. Na pewno nie jest wysoka, ale nie zmniejsza się. 6-latki dostały subwencji, więc wpływy do miasta subwencyjne są większe. To jest to, co pokazaliśmy, ponieważ zespoły usług wspólnych stały się prawnie możliwe, myśmy natychmiast przygotowali propozycję działań. Ta propozycja działań zawiera 3 różne scenariusze, nie wykluczając innych scenariuszy. I to, co się odbyło w ratuszu, to była pierwsza prezentacja możliwości powołania tego centrum.
Natomiast problem polega na tym, że jest ileś przesłanek, żeby się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Po pierwsze, bardzo małe instytucje oświatowe, na przykład przedszkola, już miały problem przez pół roku z znalezieniem na cząstkę etatu księgowej, która by im poprowadziła tę sprawę. I obawiamy się, że w miarę malejącego bezrobocia możemy mieć te problemy w innych placówkach, tym bardziej, że no, nie płacimy księgowym najwyższych stawek możliwych do osiągnięcia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zmieniły się przepisy VAT-owskie. Czyli tak, to my w tej chwili zbieramy wszystkie dane z wszystkich instytucji oświatowych i pełen wniosek rozliczenia z VAT-em przekazujemy dalej. Nie daj Boże, przy takim rozproszeniu jakiegoś błędu, no to skutki źle wypełnionych deklaracji VAT-owskich bywają finansowo bardzo poważne. No i trzecia rzecz. Mówimy przy oświacie, reformie oświaty, o gimnazjach, o wszystkich instytucjach, a nikt nie mówi brutalnie o finansowaniu oświaty. Myśmy zaczęli rozmawiać, funkcjonować w systemie oświatowym w sytuacji, kiedy no, 12% do całego oświaty dopłacało miasto. My dopłacamy w tej chwili 40% i wygląda na to, że będziemy wypłacali więcej. W związku z tym chcemy się do tego przygotować, chcemy publicznie na ten temat rozmawiać. Ja myślę, że jest po prostu taka, będzie taka konieczność, a lepiej jest robić tego typu zmiany w sytuacji, kiedy finansowo jesteśmy stabilni, niż w sytuacji, kiedy nagle przy tej czy innej reformie zabraknie pieniędzy i wtedy będzie trochę taka akcja ratuj się kto może i można wykonać głupie ruchy. A księgowi to tylko początek? Będą dalsze oszczędności? Czy... Znaczy, to nie są oszczędności, to jest inny sposób zarządzania. Znaczy zobaczymy, jak to będzie działało. Ja jestem bardzo otwarty na to, żeby tego typu działania usługowe świadczyć dla innych instytucji. No, zobaczmy duże firmy, zobaczmy banki, zobaczmy firmy ubezpieczeniowe. No, wszyscy to centralizują i wszyscy w ten sposób próbują tym zarządzać. Przy komputerach, i tu chciałem od razu powiedzieć, bo się zrobiła taka awantura o oprogramowaniu komputerowym, my od dawna pracujemy na jednym oprogramowaniu komputerowym, czyli tych kosztów tutaj nie będzie.